Leży na Śląsku Cieszyńskim. Jest to bardzo rozśpiewany region. Szczycimy się tym. Dlatego też możemy razem z innymi chórami działającymi na terenie naszej gminy cieszyć się z naszego stulecia. Dlatego też w przeciągu tych 100 lat działalności wielu księży wspierało działalność chóru, wielu dyrygentów poświęcało się dla rozwoju chóru. Można też powiedzieć, że kilkuset ludzi przewinęło się przez ten czas śpiewając w chórze. My jesteśmy chórem religijnym, dlatego też działamy i staramy się towarzyszyć wspólnocie naszej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Goleszowie przy przeżywaniu wszystkich świąt, uroczystości i wydarzeń, ale też bierzemy udział w wydarzeniach na terenie gminy, jak i całego powiatu, czy całego kraju, również i za granicą. Utrzymujemy kontakty z różnymi chórami, organizujemy koncerty, kolęd, na które zapraszamy różnych artystów. Pierwszym dyrygentem został Jan Zatloukal. Był to muzyk pochodzący z Czech. On również oprócz tego chóru założył przy cementowni Goleszów Orkiestrę Dętą. Chór liczy obecnie około 30 śpiewaków, troszkę może powyżej 30. Śpiewają w nim całe rodziny, nie tylko. Przechodzą kolejne osoby. Dzisiejszy koncert będzie wyglądał następująco. Najpierw będzie uroczyste Gaudemater, później 5 utworów na chór a cappella różnych epok, takich starannie dobranych utworów. Później wystąpi orkiestra kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Durlowa, który wykona te cztery utwory, a później będziemy śpiewać razem z orkiestrą. I czego życzyć właśnie chórowi Gloria na te piękne 100 lat? No życzyć ciągłego umiłowania śpiewu, jakiejś niezłomności w ćwiczeniach, świadomości. Muzyka klasyczna, muzyka liturgiczna powinna być jakby na odpowiednim poziomie.